Siemka ludziska, jestem Harry i gramy w Modern Blade z ogniem i mieczem i dzisiaj mamy dalsze zmagania tutaj z tymi innymi rzeczami. Nie da, kiedyś tam straciliśmy ograbiony i zniszczony, jesteście sobie to kontynuuj. No szkoda, szkoda. Dogonimy ich? Nie. A tych? Też nie, tak? Dobra. Tutaj się biją ci z tymi. Okej. Dobra, postać, informacje. Rozbójnicy z Zamosza. Mieszkańcom wsi Zamosze dokucza szajka bandytów. Starosta polecił ci unicy swój rozbójników, którzy z okazją w sąsiednim lesie. Zamosze. Zamosz, a gdzie jest Zamosze? Pytanie brzmi, gdzie tutaj Zamosze? A teraz pytanie, czy to jest polskie, czy... No ja teraz nie wiem, czy tutaj polskie, czy co? Zamosze. Dobra. Zamosze. Gdzie jest to Zamosze? Informacje. Dobra. Zbiegli chłopi pańszczyźniani. Okej. Król prosił, byś złapał trzy grupy chłopów, którzy uciekli, doprowadził ich żywych i nieokaleczonych do miejscowości. Dochowa powiedział, że Lwów to kierunek, w którym się udali. Okej. Lwów, tak. Okej. Lepiej sprawdzić, co mi... Okej. Opowiedzmy o sobie pracy, co nie masz... Dobra. Okej. Aha. I co? Mam iść piechty? Najdobra. W okolicy Lwów, dobra. Informacje. Hetman Bohun Chmielnicki nie jest zachwycony twoimi poczynaniami. Lepiej unikać z nim konfliktu. Okej. Miasta Bakczy Saraj dał ci 10 narów, byś zapłacił okup za dziewczynę porwającą przez rozbójników. Pogi to miejsce spotkania i przekazania pieniędzy. Następnie dziewczynę trzeba odwieźć z portem do miejscowości Bakaczy Saraj. Okej. Okay. Połogi. Czekajcie tylko. Połogi. Hanat Krymski. Hanat Krymski. Połogi, okej, tutaj. Lecimy tam. Zobaczymy co jak. Porobiłem misję w ogóle. 5 minut odcinka, my nic nie zrobiliśmy, ludzie. Normalnie. Katastrofa ze starostą. Okej. Okej. Dobra. Dobra, tutaj nikogo nie widzę takiego. Przejdziemy się dookoła i zobaczymy co jak. Te misje nie wiem czy są aktualne, czy już nie. Tamte rzeczy są, coś jest. Okej. Dobra, idziemy tutaj teraz w tym kierunku. Musimy poszukać jakichś obywateli, dobra. Jakieś kółeczko. Pojedziemy za domami. Może coś tam będzie? Czy nie? A, chyba nie. Okej, okay, hopsa, nie, to nie. Dobra, samego nic nie ma, ludzie. Do takiego... No.
Trzeba by było sam na tyle tutaj. No tam też nic nie ma za domami, więc kupić. Okej, odejść. Dobra, a tutaj ci. Czego oni są tacy szybcy, co? Ja nie wiem. Wszyscy, ja mam wrażenie, że oni są kuźwa szybciej ode mnie. Tutaj wszędzie. Ale jak nam idź, to idź, no. Dobra. Może pójdziemy tutaj do Siege. Wejdziemy jakąś misję. I coś sobie zrobimy. Idź do karczmy jeszcze. Gość karczmy, strzelec. Okej, dziękuję. Właściciel karczmy, ja mówię włodarzem miasta. Nie masz może dla mnie jakiegoś zadania? Szukasz pracy? Potrzebuję kogoś do eskorty taboru handlowego. Chciałbyś się tym zająć? Dobrze, będę eskortować tabor. Świetnie, liczę na ciebie. Okej. A, okej. Okej. Witam, zapewne to ty masz być naszą eskortą. Tak, nazywam się Harry. Będę was eskortować do miasta Czernichów. Mile widzieć. Nie jedziemy sami. Co chcesz, żebyśmy robili? Jedźcie za mną, poprowadzę was bezpiecznie do centrum. Okej. To gdzie do... Nie. Tak, Czernichów. Wojsko Zaporskie, Czernichów, okej, Wojsko Zaporskie, Czernichów, gdzie jest Czernichów? A tutaj, okej. I co, lecimy z taborem tutaj. Ochrona taboru handlowego. Szału nie ma, mamy 182 ludzi, może mieć 200, chyba 12 już. Więc... Oj. Wtedy jedzie się, dobra. Mamy jakieś tutaj ulepszenia? Nie, okej. Dobra. To zrobimy. Potem pójdziemy jeszcze może gdzie indziej do Kijów, albo gdzie indziej. Okej, żeby tutaj jakieś misje porobić. I te sprawy. No, nie wiem, czy nam się uda jakąkolwiek bitkę zrobić tutaj, więc... Okej. Nie, jedźcie tam. Dobra. W ogóle jak nagrywam ten film, to gra Polska 1-0 wygrywa. Akurat. Więc... Oni tutaj walczą. No kurde, pomógł mi zielonym. Okej. Okej, cóż, okej, dobra. I to by było tutaj tyle. Jedziemy do Kijowa. I w Kijowie weźmiemy sobie coś. Jakiś ludzi kilku. Ale najemne. Możemy ciebie wziąć. Ty? Okej. Han Islam Gerej to władca, a Hanan Krymski jego jest w ładaniu. Jestem starszym synem Hana Selmeta. Do niedawna, zgodnie z prawem, zajmowałem pałac Hana w Bakaczy-Saraju. Lecz najjaśniejszy sułtan Porty, któremu przysięgają wszyscy Gerejowie, uznał, że kiepsko wypełniałem swoje obowiązki i wziął na moje miejsce młodszego brata, Islama. Odsunięcie mnie od władzy to potworna niesprawiedliwość. Islam Gerej nie zna mnie, nie zna się na polityce i zamiast wspierać Rzeczpospolitę, znów dąży do zawarcia sojuszu z kozakami. Tylko dzięki sojuszowi z polskim królem będziemy mogli powstrzymać rwącego się na południe moskiewskiego niedźwiedzia. Szukam godnych zaufania stronników, gdy krymscy burzowie opowiedzą się po mojej stronie. Sułtan nie będzie miał innego wyjścia i znów namianuje mnie Hanem. Chcę przystać do ciebie i pomóc zdobyć tron. Harry, pewnie jesteś, że... pewny... Pewien jesteś, że chcesz się tego podjąć? Niełatwo będzie odzyskać tron. Han Islam Gerej jest niebywale silny. Wszyscy dworzanie przysięgli mu wierność. Co prawda przysięga dana uzurpatorowi nie jest ważna,
i niektórzy mogą pożyć na naszą stronę. Jednakże czeka nas brutalna i ciężka walka. Doskonale to rozumiem. Harry, jesteś wytrawnym wojownikiem i czuję, że twoja sława w walce, jak i si słuszność mej sprawy, zyskałyby posłów wśród dworzan i dobrych ludzi. Chan Krymski musi w me władanie powrócić. Nadeszła więc pora czynu. Pod naszym naporem Chan Islam Gerej padnie i uda nam się wyrwać tron z jego splanionych krwią z rąk. Jednakże najprzód musicie złożyć przysięgę. Okej, okay. Dobrze. Okej. Okay. Wyśmienicie, złożyłeś mi przysięgę wierności, Harry. Postrzegaj jej na wieki z należytą gorliwością i odwagą. Niech wszyscy wiedzą, że od dnia dzisiejszego jesteś mym poddanym. Cieszysz się nie moją ochroną. Masz prawo odbyć broni w imię mego honoru i obiecuję, że iż... Kurde, te pisanie sam to jest katastrofalne. Nie pozbawiają cię życia, wolności ni majątku, w sposób inny niż zgodnie z prawem równych wam lub też zgodnie z prawem i obywatelem tego kraju. Mądrze postąpiłeś, Harry. Bądź mi wierny, a obiecuję, że szacunkiem i splendorem cieszyć się będziesz. Wdzięczny ci jestem, mój panie. A więc naprzód. Nasze pierwsze zadanie to zdobycie twierdzy i przekonanie do siebie szlachty. Prowadź nas. Aha. A, dobra, tutaj. Ten. Tutaj. Dobra. Aha. Okej. A, teraz oni to wrogowie, tak? Oddział. Dobra. Rozmawiaj. Pozwól, że spojrzę na twoje... Powiedz mi o swoich umiejętnościach. Przyjdzie mi się... Okej. Nieważne. Gotowe. Teraz jestem z tymi, tak? Dobra, czekajcie. Jeszcze informacje z biegli chłopi. Wsparcie kandydata. Od ciebie obietnicę. Poprowadź przy próbie. Okej. Okay. Dobra. To jest moje, nie? Tak, twierdza Akizyujar. Okej, okay, dobra. I tu też, dobra. Okej. Okay. Dobra. Jedź jeszcze tutaj. Okej. Okay. Karczmy. Okej, dziękuję. Odejść. Dobra. O! Ci są tak, ci tak. Dobra. Ale ach. Wesprzeć oddział zwiadowców. Okej. Okay. Dobra. Lećcie. Żołnierze. Jazda. A i ta z tamtymi tak wojnę, to wesprzemy tych tutaj. Więc żeby tutaj nie było tak nudno też, tak? Żeby nie było tak, że... tam lecą jeszcze reszta.
Jak go wydupcyło ty, halo? Okej. Dobra. Dobra. Okej. Dobra. Okej. Dobra, przeładuj. Tutaj jest chyba jeden. Już go nie ma. Okej. Dobra. Dobra. No co za debile, no. Dobra. Okej. Dobra. Okej. Dobra, kolejny mamy. Tam jest, który pita już. Gdzie ty lecisz, ty? Dobra. Mamy to. Więc lecimy. Tutaj. Okej, wygraliśmy. Dobra. Okej, jedna raniona, kontynuuj. Wdzięczny jestem za pomoc, panie. Szczęście miałem, żeś przejeżdżał tędy. O. Weźmiemy może jakiegoś. Tutaj. Bo mamy dużo miejsca dla wszystkich. Tak. Gotowe. Tak. Powrót. Depesz. Korzystając z okazji, chcę powiedzieć, że przydałoby się w naszym oddziale więcej wojowników, takich jak ten Bachyt. Wyobraź sobie, że to bardzo wykształcony człowiek i doskonale zna się na upuszczaniu krwi. A całkiem niedawno jego wiedza uratowała mi życie. I dobrze. No. Okej. Dobra, myszko. No! Kurwa. No. Okej. Dobra, tak, to było jakoś tak. Chodźmy jeszcze tutaj zobaczyć szybko. Dobra. A, głoduje, tak? No, czekajcie, bo też nie miałem celność. Rynek towarami. Nie, macie winogrono. Garnizon. Tak, no dobra, trafię tutaj w szkole, więc gotowe. Karczmy. Dawaj mi pikinier. Dzięki, tutaj podróżnik, a to nie. Tyle by było. Dziękuję bardzo, jeszcze mamy tutaj gdzieś. Tak, tutaj, okej. Okay. Lecimy tam. Tam chyba mamy największą armię, więc... Głoduję. Wiem, że głoduję, debilu. 400 lu? Tak, okej, kontynuuj. Rynek towarami. Dobra. Karczmy. Halabardista. Okej, dziękuję. Mamy dużo piechoty, coraz więcej. Kurde, no takie duże miasta, a nie mamy ten? Mamy już pełne, finito. Okej. Dobra. Okej, jeszcze mamy tych dwóch, więc damy tu. Tak,
Okej, okay, nadal jest trochę piechoty. Ile mamy czasu? Dobra, to już będzie koniec odcinka, więc to by było na tyle tutaj. Ja dziękuję za uwagę, jeśli film się spodobał. Duża łapa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem. Tam pod filmem oczywiście ma być szara, nie czerwona. Zostaw dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ja dziękuję, komentarz dam ci serducho. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia do następnego odcinka. Elo, na razie.